Wiedza o papierze dla konserwatorów zbiorów. Władysław Sobucki i Elżbieta Jerzewska. Wydaje mi się, że jeżeli tak jak ja zajmujecie się albo grafiką artystyczną, albo malarstwem akwarelowym, bo to są te dwie dziedziny, które aktualnie najbardziej mnie interesują, to wszystkie właśnie te prace wykonujemy, ja wykonuję i być może również wy wykonujecie na podłożu papierowym, a w związku z tym uważam, że chociaż taką podstawową wiedzę na temat papierów powinniśmy posiadać. A również jeżeli sami twórczością artystyczną się nie zajmujecie, natomiast po prostu interesują was kwestie związane z ochroną środowiska, to także wydaje mi się, że to, o czym będę mówić, może was zaciekawić. W jaki sposób przetwarzana jest makulatura, aby stać się właśnie papierem z recyklingu? Przede wszystkim cały proces dzieli się na dwa elementy. Pierwszy z nich to mechaniczny, a drugi to chemiczny. Czasem bywa tak, że zastosowany jest wyłącznie proces mechaniczny, chemiczny jest pomijany, natomiast są to sytuacje wyjątkowe. Z reguły te oba procesy się łączą. Proces mechaniczny polega na namaczaniu papieru oraz rozwłóknianiu go i na mechanicznym usuwaniu zanieczyszczeń większych. Żeby to mogło przebiec, to wykorzystuje się takie urządzenie, które nazywa się, sprawdzam, hydropulper. Co to jest hydropulper? Wyobraźcie sobie taką olbrzymią pralkę, pranie. Na dole byłby wirnik, oprócz tego sito i jeszcze mechanizm do usuwania tych większych zanieczyszczeń. Makulatura docelowo jest właśnie rozwłókniana w sposób mechaniczny i przez cały czas w tym hydropulperze przepływa woda, strasznie dużo. Tak, i tak jak możecie się spodziewać, zużywana jest naprawdę ogromna ilość wody, co już wydaje się takie niezbyt fajne z punktu widzenia ochrony środowiska. No ale dobra, dalej. Oprócz tego, że właśnie ten papier jest rozwłókniany, że wykorzystuje się tą masę wody, to jeszcze w sposób mechaniczny usuwane są te większe zanieczyszczenia. Są to chociażby metalowe szyfki, jakieś kawałki sznurków, które łączą papier, jakieś elementy w folii plastiku, wszystko to, co znajduje się w tym papierze makulaturowym, ale samo w sobie nie jest papierem. Chemiczny proces oczyszczania makulatury to przede wszystkim odbarwianie jej. O co tutaj chodzi? Dobra, zobaczcie sobie. Jest taka książka, no i jak sami widzicie, ona się nie składa tylko z papieru, ale również znajduje się na niej duża ilość farby drukarskiej. Więc tej farby drukarskiej trzeba się w jakiś sposób pozbyć. I żeby tego dokonać w najbardziej efektywny sposób, to stosuje się różne substancje chemiczne, które mają w tym pomóc. Są to między innymi, ja wam przeczytam, bo nie zapamiętałam, soda kaustyczna, krzemień sodowy, nadtlenek wodoru, mydła i inne. Masa papierowa jest napowietrzana, a te cząsteczki zanieczyszczeń, czyli przede wszystkim farby drukarskiej, przyczepiają się do tych pękelczyków powietrza i można je w łatwy sposób oddzielić od już wyczyszczonej masy papierowej. I wszystko byłoby super, no tylko że te zanieczyszczenia też nie znikają i one zostają w środowisku naturalnym i zwyczajnie nam szkodzą. A oprócz tego te substancje chemiczne, które są zastosowane, no nie wszystkie są, powiedzmy, obojętne dla środowiska naturalnego i ja wam znowu tutaj wymienię. Soda kaustyczna jest żerąca i w dużej ilości może stanowić zagrożenie dla środowisk wodnych. Nadtlenek wodoru jest wybuchowy, żerący i toksyczny. A dodatkowo działa szkodliwie na organizmy wodne. Także tak. W momencie, kiedy ta makulatura zostanie rozwłókniona i oczyszczona w sposób mechaniczny i chemiczny, to powstaje z niej tak zwana pulpa papierowa, czyli no taka breja, powiedzmy, gęsta maś, za pomocą której można na dalszych etapach produkcji uzyskiwać nowy papier. Nie należy sobie wmawiać, nie należy żyć w takim nieprawdziwym przeświadczeniu, że wykorzystując produkty z recyklingu, my jesteśmy
super ekologicznie i przyjaźniej dla natury. Bo nie jesteśmy. Bo zawsze, kiedy wykorzystujemy jakieś zasoby, nawet jeżeli one pochodzą z recyklingu, to naszym działaniem my już wpływamy negatywnie na środowisko naturalne. Lepiej nie zużywać papieru w ogóle, niż zużywać papier nawet ten z recyklingu. Po prostu czasami denerwuje mnie to, jak widzę, że na przykład ktoś twierdzi, że jest właśnie, postępuje proekologicznie, bo nie wiem, rezygnuje z plastiku i w zamian tego wykorzystuje papierowe opakowanie, bo to najczęściej dotyczy opakowań. Bo rzeczywiście wykorzystywanie papieru jest dużo bardziej przyjazne dla środowiska naturalnego niż wykorzystywanie plastiku. Natomiast nie oznacza to, że ten papier w żaden sposób nie wpływa negatywnie na środowisko naturalne, zwłaszcza papier, który pokryty jest farbą drukarską. Bo szczerze to ja jeszcze nie zetknęłam się z tym, żeby ktokolwiek, może aż tak się bardzo nie zagłębiałam, ale żeby ktokolwiek poruszył ten temat, że jakby, dobra, papier z recyklingu jest spoko, ale farba też powinna być bardziej ekologiczna. Dobra, jeszcze raz wam pokażę. Wiedza o papierze dla konserwatorów zbiorów. To właśnie na tej książce opierałam się, tworząc dzisiejszy film. Dziękuję wam bardzo, trzymajcie się i do następnego filmu. Pa!